ma, to jest nie. Ja za to mam bardziej. To co, dzisiaj po lekcjach też gdzieś wyskoczymy? Wczoraj w kinie było super. Jasne, ale słuchaj, ma, jest sprawa. No, jaka? Widzisz tam tą dziewczynę? Chciałem jej zrobić numer, ale musisz mi w tym pomóc. Jaki numer? W sensie jakiś kawał, tak? Tak, jasne, kawał. Aha, a to jest twoja jakaś koleżanka, nie? Mhm. No dobra, no to co mam zrobić? Musisz odwrócić jej uwagę od jej torebki. No ale jak mam to zrobić? No nie wiem, na przykład weź tą wodę i wylej na nią przez przypadek czy coś. Nie, no bez przesady, nie będę jej oblewać. Spróbuję inaczej. Dobra, mam pomysł. No dobra, to dajesz. O Jezu, jego nic nie jest? Nie. Możesz mi pomóc? Jasne. Na pewno jest okej? Tak, dzięki. Muszę lecieć. To patrz pod nogi. Hania jest zaniepokojona. Dziewczyna widziała, jak Janek zabrał tablet uczennicy i nie rozumie, dlaczego to zrobił. Dobrze się spisałaś. Ale co ty chcesz zrobić z tym tabletem? Oddasz go koleżance, prawda? Na tym polegał ten kawał, tak? Hania, baby, nie oddam żadnej koleżance, bo ona nie była żadną moją koleżanką, a przy okazji za kasę z tego tabletu będzie szaleć, że o Jezus. Chodź, dobrze się spisałaś. Ty ją naprawdę ukradłeś? Przecież mówiłeś, że to miał być kawał. Nie, ty tak powiedziałaś, ale najważniejsze, że wszystko dobrze się udało. Ale tak nie można, musisz jej oddać ten tablet. Po pierwsze, to ciszej, a po drugie, nie odda żadnego tabletu. Zrobiliśmy to razem i siedzimy w tym razem. I jak komuś o tym powiesz, masz przerąbane. Ale ja wcale nie chciałam nikogo okradać. A jak byliśmy w kinie wczoraj na lodach, to było tak fajnie, nie? Więc jakoś trzeba było dzisiaj kasę ogarnąć na to, bo dzisiaj też chciałaś iść. No ale nie w taki sposób. Mała, wiem, że się stresujesz w ogóle, że to twój pierwszy raz, że jesteś pod wpływem emocji. Ale za drugim razem już wszystko zajdzie i nie będziesz nawet miała wyrzutów sumienia. Co ty na to? Uwierz mi. Chodź, odprowadzę cię na lekcję. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Janek okradł tamtą dziewczynę, a ja mu w tym pomogłam. Myślałam, że Szymon kłamie i Janek nie jest żadnym bandytą, ale on miał rację. A Janek zrobił ze mnie zwykłą złodziejkę. To jest jakiś koszmar.